Ja bym była bardzo zadowolona z tego meczu, bo to był mecz z serii, który musimy po prostu wygrywać z jak najmniejszym nakładem naszych sił. A często Liga też pokazywała w zeszłym roku, że najbardziej się męczyłyśmy z takimi zespołami, bo jak dobrze kojarzę, w tamtym roku w Pile był wynik 3-2 tylko. Myślę, że my też wysoko postawiliśmy poprzeczkę i jakby dziewczyny z Piły nie miały swoich argumentów. No pewnych rzeczy nie były w stanie wykonać, a my grałyśmy bardzo spokojną swoją siatkówkę, poukładaną przede wszystkim i wynik jest bardzo korzystny, a przede wszystkim z takim nakładem sił, jakiego wymagał dzisiejszy dzień. No myślę, że są dużo lepsze praktycznie w każdym elemencie. My jeszcze budujemy ten zespół, więc do takiego poziomu, żeby dojść, będzie nam trudno, ale będziemy się starać. Gra jest bardzo szybka, grają kombinacyjnie, różne właśnie kombinacje. Czasami gubiły nasz blok, więc tak, grają bardzo szybko. Myślę, że bardzo dobrze pograłyśmy w serwisie, bo odrzuciłyśmy je od siatki, a dziewczyny na highballu już nie były w ogóle w stanie sobie poradzić z naszą grą blok obrona. I konsekwentnie, nie gdzieś tam nie zrażałyśmy się pojedynczymi przegranymi akcjami, czy nawet takimi czasami głupkowatymi piłkami, które gdzieś tam nie powinny wpadać, a czasami się zdarzyło. Myślę, że troszkę gorzej mogłyśmy bardziej powalczyć na pewno w obronie i stać nas na więcej na pewno. No w tym sezonie jest zupełnie inny zespół, zupełnie inny styl grania, także im dłużej będziemy ze sobą przebywać i będziemy mogły pewne rzeczy trenować, to będzie dla nas działało na korzyść. No, Kalinka byś powiedziała mądrego. Nie, no mój zespół ma takie śmieszne żarty, że boki zrywać.